Witam wszystkich. Dziś pokażę Wam, jak zrobić sobie intro na YouTube'a programem Cinema 4D. A więc tak, do tego jest nam potrzebny oczywiście program. Link do pobrania znajdziecie w opisie. Program jest po polsku. Gdy już go pobierzemy, otwieramy folder i uruchamiamy go. Gdy nam się uruchomi, musimy zrobić ustawienia, jak i miejsce zapisu, czyli klikamy tutaj. Wchodzimy w format wyjściowy, strzałeczka, gdzie tutaj znajdziemy filmy wideo i najeżdżamy na HDTV 720x29.97. Zaznaczamy. Zakres klatek, tu wybieramy wszystkie klatki i tu już nic więcej nie zmieniamy. Potem w anti-aliasing klikamy i anti-aliasing znowu tutaj dajemy na najlepszy. I nic nie zmieniamy, zostawiamy tak jak jest, czyli 1:1, 4:4. W opcjach nic nie zmieniamy, wieloprzejściowy też nic, ogólne też nic. Klikamy tylko w zapisz. Tutaj wybieramy format, czyli format będzie to filmy AVI. I tu gdzie te trzy kropeczki wybieramy, gdzie chcemy zapisać. Nazwę oczywiście. OK. Gdy to mamy zrobione, możemy wyjść. I teraz tak. Pierwsze co zrobimy, zrobimy sobie swoją nazwę. Klikamy w MoGraph. Najeżdżamy na MoText i wybieramy MoText. Jak widzimy, nasz tutaj tekst się pokazał. Tutaj klikamy, aby go zmienić. Ja sobie wpiszę swoją nazwę. I głębokość wybierzemy sobie. Ja wybiorę 70. To jak już będziecie chcieć. I wybierzemy sobie, ja sobie wybiorę jeszcze styl. To raczej styl, to wy już sobie tam sami wybierzecie. OK. Oddalanie, przybliżanie możemy to robić za pomocą myszki, jak i tym guzikiem, czyli lewy przycisk trzymamy, oddalamy, przybliżamy. Ten przycisk tutaj, tak samo lewy przycisk trzymamy, to przestawiamy się lewa, prawa, góra, dół. A tym trzymając także obracamy się we wszystkie strony. Ja tutaj się ustawię o, tak w miarę na środku. A więc tak, to mamy już zrobione. To teraz musimy zrobić sobie podłoże, jak i ściankę. Aby to zrobić, klikamy tutaj, czyli lewy guzik trzymamy i najeżdżamy na podstawa. Gdy tu już jesteśmy, mamy podświetlone, puszczamy. Jak widzimy, podstawa nam się pokazała. Przesuwamy sobie tylko to na środku i wciskamy Ctrl-C, Ctrl-V. Dlatego, żeby nam jednocześnie była przy tym ścianka. A więc tak, klikamy tutaj, klikamy na czerwony paseczek i obracamy na tak plus minus 90 stopni. Klikamy z powrotem na naszą strzałkę i tutaj cofamy troszkę, żeby było widoczne. OK, to już mamy. Teraz musimy zrobić kolory. Aby zrobić kolory, musimy kliknąć dwa razy tutaj i powstaje nam taka kuleczka, na którą znowu klikamy dwa razy. Tutaj odznaczamy połysk, klikamy na kolory, oczywiście musi być zaznaczony. Tutaj wybierzemy kolor, ja sobie wybiorę biały, klikam OK i tutaj klikamy, zaznaczamy odbicie. Tutaj dajemy sobie na 30 intensywność i teksturę dajemy Fresnel. Gdy to mamy zrobione, wystarczy, że wyjdziemy. Ja zrobię sobie jeszcze dwa kolory, czyli zawsze nowy kolor do zrobienia zawsze będzie po lewej. Klikamy znowu dwa razy, odznaczamy połysk. Jak widzimy, mamy zaznaczone odbicie, ale musimy zaznaczyć tutaj kolor, o, tak żeby kolor był tutaj podświetlony, jak, że tak powiem. I tutaj też wybierzemy kolor, ja wybiorę czarny, daję OK, zaznaczam odbicie, odbicie dam na 30, tekstura Fresnel. Tak więc będzie wyglądał nasz kolor.
Wychodzimy i jeszcze jeden kolor. Połysk, oznaczam kolor. Dam sobie tutaj niebieski. OK. Odbicie. Tutaj dam 20. I tekstura Fresnel. Wychodzimy. No i kolory mamy, ale trzeba je teraz porozmieszczać, że tak powiem. A więc tak, ja chcę, żeby ścianka i podłoże było białe, czyli klikam na biały kolor, lewy przycisk myszki trzymam i go przestawiam do podstawa 1, tak aby strzałka była w dół. No i puszczam. I robię tak samo z drugą podstawą, strzałka w dół i puszczam. Tutaj możemy sobie kliknąć i zobaczyć, jak to wygląda. No, nie wygląda tak na razie. Potem wystarczy kliknąć sobie tutaj w to pole. Teraz mamy tak. Ja sobie tylko tutaj troszkę dźwignę. O. OK. I teraz chcę, aby środek, znaczy kolor środka mojego napisu był niebieski. Czyli zaznaczam niebieski i przesuwam go na motekst, tak aby strzałka była w dół. Puszczam, widzimy, jest niebieskie. Ale chcę też, żeby było dwukolorowe, czyli klikam na czarny. Trzymam czarny, trzymam przycisk i najeżdżam tak, aby była strzałka w dół. Puszczam i teraz widzimy, że mój napis jest na czarno. Klikając tu widzimy, jak to wygląda. OK. Teraz tak. Klikamy, pamiętajcie, że musimy kliknąć na motekst, czyli na naszą nazwę. I tutaj idziemy, gdzie pluginy, Trozi, wybieramy to pierwsze. I tutaj na ile części ma nam to podzielić. Dajmy na przykład na 30 i dajemy break now. Jest to bardzo szybko. Gdy nam to skończy, to będziemy mogli sobie wyjść. I tak jak widzimy, możemy wejść, możemy sobie to zaznaczyć. Tutaj no, na razie nie widać efektów. Za chwilkę będzie to lepiej widoczne. Zaznaczamy podstawę obydwie i przesuwamy je do góry, ale żeby znalazły się u samej góry, strzałka musi być tym razem w lewo. Nie jest w lewo, czyli puszczamy. No i mamy. Teraz musimy jeszcze zrobić tak, aby troszkę zdeformować nasze napisy. Czyli klikamy MoGraph i dajemy łamanie. Jak widzimy, łamanie się tu pokazało. Tutaj zaznaczamy wszystkie nasze literki i przestawiamy je do łamania, tak aby strzałka była w dół. No i puszczamy. OK, to mamy zrobione. Co teraz musimy zrobić? Możemy sobie każdą literkę zmienić, jej obrót, jak i wysokość. Ja to zrobię tak. Jedna w lewo, druga w prawo. To już potem jak wy chcecie. Można dać góra, dół, tylko tak, aby nie przekroczyła naszego podłoża, bo będzie potem niewidoczna. Tak troszkę, żeby potem było widoczne. O. OK, tutaj klikniemy sobie, o, u mnie to wygląda w ten sposób. Tutaj klikamy z powrotem na strzałkę. Co musimy zrobić teraz? Tu, gdzie mamy łamanie, znowu musimy przestawić, bo będzie nam bardzo źle zaznaczać, czyli podstawę dajemy do samej góry, czyli strzałeczka w lewo musi być i puszczamy. Zaznaczamy wszystkie nasze literki, dajemy na obiekty i usuń rodzica. I widzimy, wszystko się podzieliło na tyle części, ile zaznaczyliśmy. To schowamy, klikamy z powrotem na łamanie i dajemy przekształć. Tutaj robimy tak, R.H damy sobie 8. Możecie dać więcej, mniej, to potem zależy od was. I S.Y damy sobie 0.73, a S.Z dam sobie 0.0.6. O, niech będzie tyle. A więc tak, zobaczmy, jak to wygląda, klikając tutaj. A więc u mnie wygląda to tak. Możemy troszkę to
zmniejszyć. To już potem, jak wy tam będziecie chcieć. Ok, czyli to mamy zrobione. Czyli mamy naszą nazwę troszkę tak przekształconą, ale nie do końca. Tak się będzie pokazywała na samym końcu, także to zróbcie tak, żeby było czytelne. Mnie tutaj tylko tak zostało. Klikamy teraz na MoGraph, efektor, zaznaczamy płaski. Tylko, że tak. Troszkę zapomniałem, klikamy na łamanie, MoGraph i wtedy wybieramy płaski. OK. Nie wiem, jak przesuwamy, nic się nie dzieje. OK. Co tutaj musimy zrobić? Teraz tak, współrzędne. Tutaj, gdzie mamy obrót.h, dajemy na 90. W efektorze nic nie zmieniamy. W parametrach tryb modyfikacji dajemy bezwzględny. Zaznaczamy skala. Zaznaczamy obrót. I zaznaczamy jednolita skala. I wyskakuje nam coś takiego. Tutaj co musimy zrobić, to tu musimy dać 0 i deformer nic, a zanik, kształt dajemy liniowy i zaznaczamy zanik na 100%. Tutaj już mamy w takim razie wszystko. Jak widzimy, naszej nazwy nie widać, ale jeżeli ją przesuniemy w prawo, to nam się pokazuje. My zrobimy tutaj tak, że przesuniemy to tak, żeby nie było widoczna nasza nazwa. I klikamy w parametry. Tu, gdzie mamy skala, strzałka w górę trzymamy tak, dopóki nam się nie pokaże nasza nazwa i nie zmodyfikuje troszkę. O, w ten sposób. No powiedzmy 3, niech zostanie. I R.h, tu sobie obracamy, wybieramy sobie to jak chcecie, ja to tak postaram się w miarę to zrobić. Jak widzimy, to wygląda tak. Jeszcze tu w pozycji p.y obniżymy sobie to troszkę w ten sposób i możemy kliknąć tutaj, aby zobaczyć, jak to wygląda. Jak widzimy, nie wygląda to w ten sposób. Podobne do niczego. I tu nam pozostaje tylko przygotować naszą kamerę. Aby zrobić kamerę, to musimy kliknąć z powrotem tutaj. Trzymamy lewy przycisk, najeżdżamy na kamera, puszczamy. I zanim zaczniemy cokolwiek robić, musimy zaznaczyć tutaj ten taki kwadracik z kropeczką, tak aby był na biało. Teraz tak, przestawiamy naszą kamerę tutaj na przykład. O. Powiedzmy tak. I ten prostokącik zielony zostawiamy tu i klikamy na ten klucz tutaj. O. OK. Teraz tak, prostokącik przestawiamy na 50. Zanim cokolwiek zrobimy, to jest tak, 1F to równa się jednej klatce. Ja wam polecam to, żeby nie dawać mniej jak 250, bo jakby wam to powiedzieć, no 250 to wyjdzie jakieś 6 sekund. A więc ja zostawiam tak, żeby to po prostu szybko zrobić, przetworzyć. Ale wy sobie tutaj, gdy dacie na przykład 250, to nie zapominajcie też, aby tego przestawić na 250. Ja wrócę tutaj do 90. OK. I wracając do tego, dajemy nasz prostokąt na 50 i teraz zmieniamy położenie naszej kamery. Tak.
i znowu klikamy na nasz klucz. Jest to zapamiętany prostokącik zielony już do samego końca i tu możemy sobie troszkę oddalić, przestawić. U mnie to będzie bardzo szybko, ale jak zmienicie sobie tam na powyżej 250, to całkiem inny efekt będzie. Gdy to mamy zrobione, znowu klikamy kluczyk i możemy zobaczyć, jak to wygląda, klikając na strzałeczkę play. Jak widzicie, no 90 klatek to jest bardzo mało i bardzo, bardzo szybko to nam pokazuje. A więc tak, sorki. Tutaj musimy jeszcze sobie zrobić. Tutaj musimy sobie jeszcze zrobić coś takiego, czyli dajemy na 0. Wybieramy tutaj efektor, czyli płaski. Widzimy, że on jest tutaj, czyli powtarzam, prostokącik zielony tym razem. A więc tak, zaznaczamy płaski. Dajemy prostokącik zielony na 0. Czyli widzimy, że nasz prostokącik jest tutaj i klikamy klucz. Teraz przestawiamy prostokącik na 50. Przestawiamy nasz efektor do prawej, powiedzmy tutaj, tak aby było już wszystko widoczne. Znowu klikamy na klucz i przestawiamy tym razem do 90 i z powrotem klikamy na klucz. Czyli jak damy play, to będzie wyglądało w ten sposób. U mnie wygląda to szybko, no ale jak mówiłem, zależy ile klatek ustawicie. A więc tak, to już mamy wszystko zrobione. Jeżeli byście chcieli, aby się na przykład tutaj wasz link na waszą stronę też pokazał, to wystarczy kliknąć, wejść na Mograf. O, się pomyliłem. Czyli tak, Mograf, Motekst. Tutaj go sobie troszkę oddalimy. Tutaj wpiszemy sobie naszą stronkę www. Powiedzmy w ten sposób, głębokość nie zmieniamy, czcionkę możemy tam dać w miarę normalną, czytelną. Dajemy OK i jeszcze kolor dajmy sobie przykładowo czarny, czyli strzałka musi być w dół. A więc to wygląda tak. Jak widzimy, to jest troszkę za duże, poczekajcie, dajmy na przykład to na 60, no jak widzicie, jest to bardzo mały czas na zmianę. Tutaj wysokość możemy zmienić troszkę, żeby to było mniejsze. I przestawimy sobie to tutaj. I zrobimy to też tak, aby było niewidoczne. Ok, tylko troszkę się tam cofniemy. Ok, tu mamy niewidoczne. Czyli znowu klikamy na kluczyk. Zapamiętało nam. I tym razem dajemy na 90 i co nam wystarczy zrobić, to wystarczy wyjechać naszym tekstem, tak aby był widoczny i kliknąć kluczyk. Czyli gdy damy to wszystko już od zera, powinno wyglądać to tak. Tak jak widzieliśmy, no krótkie, ale gdy to sobie już poprzerabiacie na dłuższy czas, to powinno być ok. Teraz co wystarczy zrobić, gdy nasz filmik jest gotowy, gdy już postanowiliśmy, że wszystko jest ok, klikamy tutaj po środku i w tym momencie nam przetwarza nasz filmik. U mnie będzie to dosyć szybko trwało, dlatego że mam ustawiony małą ilość klatek, no ale tak 250 klatek to wam zejdzie jakieś no, powyżej 10 minut.
Także jak widzimy, mi tu zajęło akurat niecałe 4 minuty. Gdy nam się to już zakończy, to możemy wyjść z tego. Tutaj damy sobie krzyżyk. Tak, zapiszemy zmiany. Tutaj damy, zmienimy właśnie poradnik, niech będzie por, dajmy OK. I teraz tak, nasz filmik już przerobiony znajduje się tutaj, czyli u mnie jest to na pulpicie. Pokażę Wam, jak to wyszło. U mnie to wygląda w ten sposób. Trwa to 3 sekundy zaledwie, także tak jak Wam mówię, no 90 klatek to jest 3 sekundy. Także jeśli sobie dacie 250, nawet 300, to w zależności co tam będziecie sobie ustawiać, to powinno Wam jakieś 6 do 10 sekund. Jeśli się podobało, to łapki w górę. W razie pytań możecie pisać. Zapraszam Was również na nasze forum darusgames.pl. Tam też znajdziecie inne poradniki do programów, jak i informacje do różnych gier. Trzymajcie się, do następnego.